Jesteśmy na summer campie, gdzie kursantom pokazywałem, jak za pomocą neurotreningu zrównoważyć swojego pacjenta. I tak, ty też możesz to zobaczyć w tym wideo, dlatego zapraszam. Pokażę wam jakby taki schemat pracy ruchem, gdzie nie do końca potrzebujemy nie wiadomo jakiego wywiadu, diagnostyki. Możemy po prostu wprowadzić pewne rzeczy, rozumiejąc proste zależności w organizmie i przetorować pewne rzeczy ruchem, ponieważ jakby ciało się zaadoptuje odpowiednio. Tylko musimy poznać pewne zasady, które właśnie wynikają z tego naszego neuro, plus możemy wykorzystać różne nasze neurotesty do tego, żeby przyspieszyć pewną robotę i nie robić ćwiczeń na chybił trafił. No ale przede wszystkim musimy zrozumieć pewne zależności, nie? Na czym się będziemy skupiać, co będziemy dokładnie obciążać w naszym treningu. No i teraz ja stworzyłem sobie takiego hipka, żeby stworzyć wam taką najprostszą mapę myślową, żeby nie rozkminiać tego nie wiadomo jak. Zobaczcie, w gruncie rzeczy mamy naszego gościa i nas tak naprawdę interesują odbiorniki, tak? Czyli powiedzmy stawy. Tak, cała sensomotoryka, powiedzmy, na tym się będzie opierać, tak? Czyli nasze oczy zbierają, tu na zielono specjalnie zaznaczyłem też dłonie i stopy, bo to też są nasze oczy, tak? Niewidoma osoba patrzy dłońmi i rękoma. Natomiast tutaj mamy kwadraciki i to są takie stacje nadawcze. No i teraz, żebyśmy nasze mięśnie odpowiednio działały i układały różne łańcuchy kinematyczne, te stacje nadawcze muszą działać poprawnie. No ale często się zdarza tak, że na skutek urazu, traumy, wielu czynników, stacje nadawcze po pierwsze nie komunikują się ze sobą najlepiej i w ogóle przestają działać, ale one nie przestają działać całkowicie. Tylko gdzieś tam troszkę więcej, troszkę mniej. Jakiś system, jakaś stacja nadawcza się przeciąża, a druga się przez to odciąża. I samą taką rozkminką, że coś jest przeciążone, a coś jest za bardzo odciążone, możemy zacząć manipulować. I wtedy ja nie potrzebuję nie wiadomo jakiej diagnostyki. Wystarczy, że popatrzę na tą osobę. Zobaczę, jak się rusza. Zobaczę, które systemy są niedociążone. I może to być wzrok, tak? Ktoś ma problem z mięśniami wokół oczu i funkcjonalnie te oczy albo się nie zbiegają, albo jedno oko się nie zbiega. Ale manipulując i kompensując to przez jakiś inny, tworzymy mu, on sobie sam też tworzy organizm, jakąś strategię, że te oczy wracają i potrafią patrzeć. Tylko, że muszę coś tam poustawiać. Czyli tak naprawdę ciało zawsze ma strategie bezpieczne, do których wraca, tak? Czyli hop, przykurczam się i gra gitara. I ciało się czuje bezpiecznie. Tylko, że te strategie, jak sami wiecie, są w ogóle nieefektywne, zużywają za dużo energii, bla, 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 bla. Więc ciało tworzy sobie różne możliwości ruchowe, tak? Tworzy się różnego rodzaju flow ruchowe w interakcji z otoczeniem i z tym, co się dzieje z nami wewnątrz. No i teraz flow będzie bazowało przede wszystkim na informacji ze stacji nadawczych. No i teraz my możemy tymi stacjami nadawczymi manipulować i je tak naprawdę zarządzać nimi, tak? Czyli w każdej stacji nadawczej jest grupa ludzi, która chce pracować albo nie chce pracować, więc nasze zadanie, jeżeli stacja nadawcza po prostu nie chce pracować, no to musimy tam wejść, zrobić restrukturyzację i powiedzieć, no hola hola, ruszcie dupę, zaczynamy pracować. Najpierw pracujemy w tej stacji nadawczej lokalnie, potem uczymy ją komunikacji z pobliskimi stacjami nadawczymi, a następnie uczymy tego do globalnych ruchów i też analizujemy jakby z jakim środowiskiem nasz podopieczny reaguje na co dzień, tak? Bo to jest nasze najistotniejsze, tak? Nie muszę nie wiadomo jakiego treningu z moją mamą robić, nie? Bo ona nic nie zrobi i też to jest jakby założenie mojej terapii, że zrobić jak najmniej, żeby osiągnąć jak najwięcej. Czyli jak przychodzi moja mama do mnie na terapię, to ja wiem, że ona zrobi maks jedno, dwa ćwiczenia, i zrobię je raz, dwa razy w tygodniu. Więc ja muszę wybrać takie ćwiczenie, które będzie najbardziej efektywne i pobudzi mi stację nadawczą i stworzy jakiś łańcuch komunikacji, który będzie optymalny i powie, dobra, cool, nie boli mnie, mogę odciążyć, tak? Czyli mamy strategię zwiększonej, powiedzmy strategię zamkniętą, strategię bezpieczną i od tej strategii zazwyczaj zaczynamy sobie pracę. Następnie najprostsze coś, co każdy z was zna, czyli dysocjacja, tak? Czyli blokuję i szukam jakby strategii bezpiecznej, bo każdy z nas w różnych sytuacjach, na skutek różnych kontuzji i kompensacji będzie miał różne strategie zamknięte, tak? Inna będzie strategia, dla jednego to będzie podkulona miednica, dla jednego to będzie hop, zrotowana, odchylona miednica, tak? I my musimy wyczaić, gdzie, jak pomanipulować pewnymi stacjami nadawczymi, żeby stworzyć najbezpieczniejszą strategię, gdzie bólu już nie ma.
I od tej strategii będziemy sobie na skutek właśnie izometrii i ekscentryki wychodzić, żeby dysocjować różne odcinki i nauczyć je komunikować się ze sobą. I w ten sposób będziemy tworzyć strategie otwarte. Tak? Czyli to jest jakby super proste, super logiczne. No i jedna rzecz, którą też musimy jakby zrozumieć z tych zasad, to jest jakby sensomotoryka. To jakby naprawia, to jakby przeciwdziała urazom, czyli sensomotoryka. Pierwsze, najpierw musimy popracować nad senso, czyli pobudzić jakby czucie, a następnie odnaleźć w ogóle ten segment, tą stację nadawczą i następnie możemy pracować nad motoryką. Natomiast jakby tu skupimy się na razie na tej części jakby motorycznej, bo jakby nad tym senso byśmy się musieli troszkę dłużej sfokusować, żeby wytłumaczyć zasady. Natomiast na samej części takiej motorycznej możemy sobie przejść, no nie wiem, jakby ktokolwiek z Was coś, biodro, kolano, kostka. Gdzie jeszcze? Z boku, z przodu? Bardziej chyba z boku. Dobra, no to taką szybką diagnostykę, nie? Bo musimy jakby od czegoś wyjść i zobaczyć, co jest tam niedziałającego, nie? Trzymaj. Czekaj, trzymaj mocno. Dobra, trzymaj. Dobra, tutaj jest kaszana, czyli pośladkowy średni. Trzymaj. Silne, nie? Dobra, ja otwieram na zewnątrz, trzymaj. Dobra, mamy tam jakieś mięśnie, nie? Żeby się tak nie rozbiegać. Mniej więcej prozaicznie możemy zrobić opcję przyspieszoną, bo to mamy obwód. Mam, dzięki, trzymaj, ekstra. I mogę szukać w ten sposób, ok? Ale na razie będziemy się sobie miksować, tak żebyśmy się połapali. Ok, mamy strzelające biodro. I na razie się znowu nie będziemy sfokusować w ogóle na wywiadzie, nie, co tam u rodziców, jakie relacje i tak dalej. Doesn't matter, nie? To mi upraszcza też, wiecie, ściąga mi dużo ciężaru czasami z głowy. Jak mam x pacjentów, to mogę na chwilę mieć taką przestrzeń, że mogę coś spróbować ruchem, dać jakieś samodzielne zadania i jak jestem zmęczony czy coś takiego, jest super robota, nie? Bo ta osoba samodzielnie naprawia się. I przede wszystkim ona będzie zaangażowana w ten proces. Dobra. No to zrobimy sobie taką, wyjdźmy od tego pośladkowego średniego. No i teraz, moja droga, podkul miednicę. Nie? Utrzymaj. Dobra, wypnij dupkę. Trzymaj. O, nam się to poprawiło. Zobaczmy, jak dwójka z wypiętą dupką. Nie? Trzymaj. O, trzyma, nie? Zobaczmy, jak przywodziciel. Trzymaj. O, trzyma, nie? Magia się stała, nie? Więc już mamy jakby pierwszy segment taki, który nas by interesował do interakcji. Dobra, czyli wiem, że polepsza jej przodopochylenie miednicy, sytuację reaktywności, nie? Czyli już będę sobie sprawdzał tą sytuację, czyli tu się rozciągam. No i sobie, wiecie, już tworzę sobie jakąś mapę tej osoby. Dobra, teraz zrobimy jeszcze taką sytuację. Zobaczymy sobie dwójeczkę na razie neutralnie w rotacji do wewnątrz. Trzymaj. Dobra. Zobaczmy na zewnątrz. To samo. Dobra. I teraz wypnij pupę. Trzymaj. Ok. Trzymaj. Ok. Dobra. I teraz proste ćwiczenie jakieś musimy jej zarzucić, nie? Nie sprawdzisz sobie, czy ona się na przykład nie hipertonizuje cała, jak ona nie widzi, co my tu? Możemy. I w sensie ja czuję, że ten mięsień jest normalny, nie? Ale możemy spróbować. Wypnij się. Jest okej, nie? Mogę to też oczywiście zrobić na mięśniach powiązanych. Czy one przypadkiem w tym momencie nie wpadają w hipertonię? Bo też może być taka sytuacja, nie? Że w tym będzie w ogóle, okaże się, że będzie, wiesz, hipo, jeszcze bardziej hipo, nie? A tu będzie, wiesz, nagle w hiper, nie? Czyli będę wiedział, że tutaj coś jest grubo na tym odcinku, poszukam sobie wtedy jeszcze innych segmentów i relacji między nimi, nie? Czy coś mi nie ostudzi, nie? Czyli znowu będę miał dupkę, okej, okay? Wypnę tu, no i zobaczę, co klatką, co głową mogę zrobić, nie? I tak samo, nie wiem, mielibyście system wzrokowy, nie? Traktujcie go to tak samo, może być niedociążony, tak? W jakimś tam hipo i okaże się, że ktoś jest
przesadnie aż tak zablokowany, nie? A dacie mu tą przestrzeń i on nagle, o, zbieżność się nagle poprawiła, wszystko się poprawiło, nie? Więc znowu, to jest ta strategia bezpieczna u tej osoby, ta, która będzie nam poprawiać. No i teraz my musimy jakby zamknąć sobie tą osobę w tej strategii bezpiecznej, nie? Więc, nie wiem, przyszłaby, mówi, że bardziej z boku, nie? No to akurat nie zastosuję tego ćwiczenia, które chciałem wam pokazać, ale zaraz też pokażemy sobie, bo jakby przypadkiem na przykład była sytuacja taka, że jest temat kolana i to nam fajnie poprawia, stabilizuje, no to wtedy będę sobie musiał odbudować tą relację dwugłowy, no w ogóle hamstring i łydka, nie? Jak się zachowują i tak dalej. Natomiast tu mamy jakby boczną pośladek średni, no to zrobimy sobie, why not, obróć się na podpór boczkiem na lewej stronie, tak. I teraz zrobimy sobie na razie bardzo taką prostą rzecz. Unieś się, zrób sobie podpór na łokciu, no. I hop do góry. I tak, i tyle, nie? I teraz tak, wiedzieliśmy, że sytuacja, która aktywuje jej poślad, to jest wypięta dupka. No i trzymamy sobie, unieś tą nogę do góry. Hop, staramy się utrzymać. I teraz jest ok? To teraz spróbuj podkulić w tej pozycji miednicę, samą miednicę i odwrócić. Hop. I powoli, powoli, powoli. Aha. I widzimy, gdzie się robi trudno, gdzie w ogóle ją delirka. Niepotrzebne to jest. Na początek mówimy, dobra, słuchaj, pierwszy tydzień robisz sobie na zwykłą izometrię w odchyleniu, tak? Żeby zbudować tą strategię zamkniętą fajnie, tak żeby tam się zbudowała siła, a następnie musimy tam zacząć wprowadzić dysocjację. No, na początek interesuje nas tylko i wyłącznie ten jeden staw, nie? Potem na przykład, jeżeli to by, no, normalnie jakby teraz tam grała w siatę, to prawdopodobnie kilka meczy jej by rzutowało na to kolano, nie? Więc możemy zrobić sobie, no obróć się. Zegnij sobie nóżki. Hop. Cyk. Dobra. I teraz tak. Zrób bridge'a, czyli unieś biodra do góry. Utrzymaj. No i teraz tak, znowu, nie? Jakby ogólna metodologia mówi neutral, utrzymaj i tak dalej. No a ta pacjentka mówi, kurde, no nie czuję dalej tej dupy. No nie ma opcji, żeby jakby czuła, bo dalej jej coś tam wyłącza. No to odchylamy jej miednicę w ten sposób i po prostu utrzymaj tą pozycję i kontroluj napięcie brzucha w tej pozycji, tak? Czyli w pozycji wydłużenia powinno jej być łatwiej. Na razie mamy na dwóch nogach. Teraz spróbuj unieść tylko pięty do góry. No i tak na... O, właśnie. Czy to jest trudne? To jest hardkorowe, nie? Bo dwuja jest wyhamowana w tym momencie. Więc hop, ja sobie już tutaj manipuluję prostą rzeczą. Cyk, blisko, wypięta. Nie zaczynaj od tego, żeby, wiesz, podciągać siusiaka do pępka, tylko najpierw się odchyl, napnij w tej pozycji brzuch i zrób, wciśnij mocno nogi w ten, w podłoże i z wypiętą dupką idziesz do góry. Jest okej? Okay? No i teraz trzymamy sobie znowu 5 do 8 sekund, taką zasadę przyjmujemy i sobie w tych 5 do 8 sekund ona ma utrzymać. Jak już trzyma 8 sekund, jest naprawdę spoko, nie? I zrobi kilka powtórzeń. Tutaj, mocne gówno, nie? No i teraz tak, no to fajnie, nie? I jeżeli to opanowała, no to idziemy do góry. Często na przykład możemy zobaczyć, czy na przykład też sytuacji nie ułatwi jej jakaś tam pozycja z klatką piersiową, tak? Czyli... Pokaż nam pośladek średni. Hop. Widzicie, ogólnie się już zaktywował. To jest jakby fajna rzecz, nie? Ale możemy sobie na przykład sprawdzić, jak jeszcze tutaj z odcinkiem piersiowym, nie? Czyli weźmy sobie wskaźnik. Dobra. Zagarb się. Ok. Wyprostuj się. Hop. Jest git. Nie? I zobaczcie, że na co dzień też jej pozycja jest taka, nie? Że ona Zuzia nasza jest taka. Mniej więcej, nie? Bo to jest jej strategia zamknięta. Ale my musimy nauczyć tej dysocjacji i możemy ją na początku uczyć w leżeniu z jakimś napięciem izometrycznym. No ja na początku wykorzystuję właśnie te wszystkie bridge i podpory, bo to jest najlepsza sztuka. Ktoś zawsze ma roller, butelkę czy cokolwiek, co sobie podłoży pod stopy. No i moje zadanie jedyne to jest właśnie wyszukać, co poprawia, jaka sytuacja i stopniowo zbudować strategię, która jest dla niej najsilniejsza, tak? Czyli wróćmy do tego glute bridge'a na przykład, bo tutaj to było dosyć trudne. Spróbujemy zrobić tak, żeby było dla niej
najłatwiejsze, nie? Czyli rozkłada nogi szeroko, wypina pupę, hop, wciskasz nogi, hop i unosisz dupkę do góry. Easy? To jest easy, nie? Bo to jest najłatwiejsza jej strategia. Czyli dla niej cyk, wypięcie, nogi na zewnątrz, to jest jej strategia bezpieczna. Czyli ja z tej pozycji, kładąc ją na plecach, czyli właśnie mamy glute bridge'a, bo interesuje nas ta integracja tylnej taśmy, ja będę musiał teraz zrobić to. Najpierw nauczyć na przykład w tej pozycji, gdzie ona ma odchylone, zaczniemy dysocjację prosto tutaj, żeby ona się nauczyła i miała kontrolę motoryczną i angażowała jednostki motoryczne do tego, żeby hop, zrobić ten ruch, nie? Potem w tej strategii bezpiecznej mogę odblokować kolejny staw, tak? Czyli hop, w tej pozycji ona trzyma i na przykład przechodzi sobie do kolana na zewnątrz, do wewnątrz. Czyli mamy znowu kolanka względem całego tułowia, nie? Potem mogę zmienić ułożenie stóp w jakiś sposób. I kolejna rzecz, no to ułożenie, czy trzymam na palcach, na całej stopie, czy na pięcie, nie? To są takie jakby małe zależności, ale chciałbym, żebyście znaleźli teraz u każdego z Was jakieś tam wyhamowania i zobaczyli, która strategia jest dla niego bezpieczna. Ok? I to na pewno tam w obrębie biodra, nogi u każdego z Was coś się ciekawego znajdzie, bo jakiś łańcuch na pewno będzie taki, którego nie używaliście albo po prostu nie jest w jakiś sposób zaadoptowany, nie? Na obciążenia. No i wtedy najbardziej by nam zależało, żeby finalnie zrobić z Zuzią taką pozycję, że ona ma podkuloną nogę, trzymaj sobie, czyli podkulone biodro, maksymalnie wyprostowaną nogę, pięta w górze, kolanko do wewnątrz. Ok? Czyli to jest dla niej najtrudniejsza strategia otwarta do opanowania. To jest jakby finał tego wszystkiego. Ale zaczynamy tak naprawdę od tego, że ona ma wypiętą dupkę, potem umie zrobić glute bridge'a z wypiętą dupką i z podkuloną dupką i potrafi, i to nie jest dla niej żadna fatyga, że w ogóle zrobi ten case. Potem uczy się tak naprawdę zarządzać, dobra, miednicą już umiem coś ruszać, a to jest, zobaczcie, duża stacja nadawcza. To teraz miednica względem kości udowej, nie? Czy potrafię, wiesz, rotacja wewnętrzna, rotacja zewnętrzna na takiej miednicy i na takiej miednicy, ok? No i potem chodzi o to, że na razie macie, widzicie, pozycję do utrzymania tylko i wyłącznie, nie ma tam jakichś ruchów dynamicznych, nic takiego, więc jest super easy, super soft. I takie coś pani Grażynka ma łatwo, ona w ogóle nie musi rozkminiać, tak? Czyli jeżeli u niej by była strategia otwarta, proszę trzymać sobie kolanko przy sobie, nóżka blisko, tutaj pani dociska sobie wałeczek, butelkę, cokolwiek, podnieść dupkę do góry i utrzymać. 5-8 sekund, niech pani zrobi 5 powtórzeń, 2 serie codziennie. Jedno ćwiczenie, powiedzmy, tylna taśma, jedno ćwiczenie, nie wiem, przywodziciele, bok, macie 3 ćwiczenia, wystarczy. Chyba że problem by był bardziej po stronie przedniej, no to byśmy sobie tutaj analizowali, nie? I tak sobie można mniej więcej w bardzo prosty sposób, mimo że to może wyglądać na początek pozornie skomplikowanie, ale jak uprościcie do tego, że kurde, no chodzi o to, żeby w każdej z tych stacji nadawczych nauczyć ruchów cyk, 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 jakaś rotacyjka i teraz dobra, jak ta się umie sama ruszać, to ta względem tej, nie? Czyli jakby problem byłby na kręgosłupie, to znowu hop, hop, nie? I potem jak klatka piersiowa musi się ruszać, nie? No to ona będzie ważne to, że mamy ludzi zamkniętych albo tak, nie? I potem może się okazać, że ktoś jest silny tylko i wyłącznie jak robi to, bo chodzi na koksi, ale bark go dalej boli, bo on nie ma w ogóle, ma tak słabe strategie w momencie, kiedy zegnie się delikatnie w tej klatce piersiowej, to po prostu kicha, nie? Więc zaczniemy sobie od prostej strategii w tej, gdzie on faktycznie jest silny, bo to będzie sprawiało, że on nie będzie miał bólu, ale będziemy odblokować jeden staw i teraz pracuj. I to będzie właśnie na początek izometria, a potem wolne napięcie, a potem challenge'ujemy bardziej, dodajemy 2 stawy, tak? Więc w ten sposób mniej więcej możemy sobie to robić. No i wskaźnik nam służy do tego, że albo mogę to wrzucić w obwód problem, z którym przyszła, albo po prostu też sobie patrzę, jak tam zarządzanie segmentami w pobliżu danego urazu i wychodzę najpierw lokalnie, a potem szukam transferu globalnie. No i jeżeli to jest pani Grażynka, która potrzebuje tylko i wyłącznie wzmocnienia, to prawdopodobnie
skończycie na tych ćwiczeniach izometrycznych i nie trzeba będzie więcej. I ona odwali większość roboty za was i nie trzeba będzie tam za dużo robić. A jeżeli to jest pani Grażynka, która biega, no to kurde, będę musiał z nią trochę dojść do, jednak do takiego ułożenia, ponieważ ona i do tego, żeby była na palcach, ponieważ odbija się z palców i ta korelacja hamstring, łydka musi tutaj dobrze spinać, żeby ta energia łydka, hamstring, dupka dobrze się przenosiła, nie? No to wtedy z taką panią bardziej sobie pracuję, ale tutaj mógłbym mieć turbo sportowców i u każdego znajdę jakąś taką strategię, które on ma niewypracowane, tak? Których używa do na co dzień, a których w ogóle nie używa. No i teraz pytanie, nie? Jak nam się kończą, bo mieliśmy jedno uszkodzenie, drugie, trzecie i czwarte, no to zdolności kompensacyjne nam się trochę kończą, bo się okazuje, tak jak oglądaliście na przykład na tym filmiku, gdzie Ola robiła czworakowanie, obracała głową i się przewracała, no to się okazało, że dobra, ta stacja nadawcza ma error, ta ma error, ta ma error, ta ma error, tu też są errory, tak? No to jakby już jest troszeczkę ciężko, nie? Bo jakby nie ma, te informacje już zaczynają być problematyczne, kompensacje też już nie wyrabiają, jest zrobię jeden ruch i tworzy nam się problem, więc jakby wtedy zaczynam sobie od tego, no dobra, no to patrzymy sobie, które jakby przestrzenie są dla mnie najbardziej priorytetowe i zaczynam tam pracować, adaptuję to czuciowo, sensorycznie, pobudzam to sensorycznie, żeby pobudzić tą stację, że tam w ogóle ta stacja jest, zapalamy tam światełko i następnie wprowadzamy tam menadżera od motoryki i mówię, dobra, ty robisz to i robimy w tym stawie takie ruchy i takie ruchy. Wiem, że jeszcze nie ogarniacie tej funkcji, no to najpierw początek, nie? Co ogarniamy? Ogarniamy to, no to hop, izometrycznie trzymamy, a potem dodajemy tam ruch zgięcia wyprostu, potem dodajemy zgięcie wyprost i rotacja, tak? Więc bazowe ruchy i to myślę, że jakbyście sobie to porobili przez 2-3 dni, to jest jakby mega do ogarnięcia i tu już nie trzeba żadnej jakby spektakularnej terapii i tak dalej, a ułatwia to robotę i ułatwia też, zdejmuje z głowy troszeczkę obciążenia, że człowiek nie jest po terapii taki zmęczony, tylko sobie popatrzy na tą osobę. No i dobrze, no jakby pani Grażynko, zrobimy sobie, poszukam sobie ten ruch, usiądziemy, piję kawę, proszę przytrzymać, analizuję sobie, monitoruję i mamy wszystko tak, jak trzeba. No dobra, kochani, zróbmy sobie to. Mam nadzieję, że ten wycinek da Ci do myślenia i zobaczysz, jak w prosty sposób pracować ze swoimi pacjentami, zlecać im zadania domowe. Dlatego jeżeli chcesz więcej, subskrypcja, like i wpadaj na kurs.